Kto jest najlepszą youtuberką? Oczywiście Gabi. Gabi, normalnie Gabi. Gabi, wystarczy Gabi. Prawda? A Gabi to Zabawa to najlepszy kanał na świecie. Od kiedy? Od zawsze. Dobra, nie od zawsze. W sumie od zawsze. Tak, od zawsze. Nie kłam w komentarzu, że nie jestem najlepszym kanałem, bo to prawda. Że jestem. Nie, że nie jestem, bo jestem. Nie kłam w komentarzu, bo oj, brzydko będzie. I tutaj z ostatniego filmu, co oni no wzięli, to co odlecieli tymi balonami, to je odłożyli i wyrzucili do śmietnika. To teraz no po prostu tańczą do tej pory, biedactwa, bo to już bardzo długo tańczą. No, ale trudno. Co się dzieje? Dobra, już myślałam, że coś się stało. I teraz, no, musi być, no. A w ogóle co za nie będzie noc? Jedno. Tutaj mam nowe zwierzątka. I nie mam dla nich imien. Więc możecie je nazwać. Ale piszcie w komentarzach, chcecie do, i także do jakiego zwierzęcia. A jak chcecie na przykład zapytać o leniwca tego, no to on ma na imię Leno. No po prostu, Leno, prawda? Dobra, nie muszę was pytać, czy to prawda, bo większość osób, myślę, że 90% osób tego nie wiedziało, bo no, niektórzy mogli zgadnąć. Dobra, przechodźmy dalej, nie będę gadała. I teraz znaczy, nie będę gadała, ale no, nie będę gadała o tym temacie. Dobra, przechodźmy dalej, już nie będę o tym gadała. O, wiecie o czym. O, już zapomniałam. I tutaj możecie nazwać tylko tych 6 zwierząt, bo jak inne nazwiecie, to niestety nie zaserduszkuję. Zaserduszkuję tylko te odpowiedzi, znaczy te komentarze z tym, że po prostu jak będzie napisane, że na przykład no jakieś fajne imię, takie prawidłowe, które mi się spodoba, nawet jak ona będzie tylko jedna, no to przykro mi mówiąc, ale jedna osoba wygra, bo jakby wymyślacie, ja decyduję, czyli na przykład możecie powiedzieć wszystkie brzydkie nazwy, ale widzowie to tak nie umiem brzydkich nazw wymyślić. A szczególnie ci widzowie z subskrypcją i z łapką w górę pod każdym filmem, to oni nie umieją się pomylić, nie umieją nic. Znaczy, nie mówię, że nie umieją nic, przepraszam, pomyliło mi się. Nie umieją nic złego zrobić. Robią wszystko dobrze, więc... Także możecie napisać, że mnie subskrybujecie, bo ja wiem, kto mnie subskrybuje. I jak ktoś oszuka, to wiecie, że ja mogę napisać odpowiedź i napisać w komentarzu, żebyście nie kłamali, bo jak ktoś okłamie, to jakby to jest jakby zepsucie mnie, albo siebie, albo swojej subskrypcji, która, a nie, bo no nie wiem, już to mówię. A więc możecie dla nich 6 wymyślić imię. Ale także się zapytać o imię jakiegoś zwierzątka w komentarzu. Dobrze, przechodźmy, bo już bardzo długo tutaj to trwa. Idźcie spać, bo już trochę długo. Teraz będzie noc. O, pięknie. Idźcie wyspać. Wyczmone, obydwie w jednym łóżku, a one oddzielnie. Ale trudno, marudzić nie będę. Dobra, nagrywamy dalej. Będzie świetnie. O, tutaj, ale ładnie tutaj lampeczka nam zresztą zapaliła. Znaczy, nie sama, bo ja ją zapaliłam, nie. Bo ja jestem od talentu. To mają mnie subskrypcje na kanale. Też mają... Co ja mówiłam? Nie wiem, się pamiętam, trudno. Skleroza już mam. Dobra, nie mam sklerozy, chyba pamiętam.
chwila. Mówiłam, że mają dobre talenty. Tak, dobra, dobra, już pamiętam. Czemu zawsze w taka boka? Jak idą te bobasy spać, to poduszka leży tak. Jakby zaraz miała ta poduszka ich zamordować. W ogóle dlaczego? Ty śpisz w tym łóżku po pierwsze. No wstawaj, no weź się ogarnij. Albo już nie można trzymać piosen, trudno. To już będziesz spała bez maskotki. Będzie sobie stała twoja maskotka. Jak się nie posłuchałaś i nie wzięłaś jej wcześniej. Trudno, przeżyjesz. One nie mają lampek, no bo nie są jakimiś małymi dziećmi. Znaczy, no nie mówię, że jak ktoś śpi z lampką, bo się boi. To, że jest małym dzieckiem, nie. Tylko, że po prostu, no, troszeczkę przypomina mi dzieciństwo. No, ale takie bobasy. Nawet jak ktoś ma, nie wiem, 11 lat, ale się boi, no to... Trudno, przecież każdy ma prawo się bać, nie? No właśnie. A więc dobrze nam pójdzie program. Dzisiaj będzie taki dość krótki odcinek od wszystkich, bo jakby trwał taki najkrótszy z grami 6, nie, 16 minut? Nie, 21 lub 16. Piszcie w komentarzach, jak pamiętacie, bo ja już nie pamiętam. Nie, no naprawdę nie wiem. Ja naprawdę, ja cię kręcę, nie pamiętam filmu, który był niedawno. Temu, niedawno, niedawno, naprawdę nie. Nie wiem, który był najkrótszy. Chyba z Subwaya, jak nagrywałam. No chyba, że ten będzie krótszy. W salonie można. Nie, nie, w salonie nie, nie będę spalała. No to kurwa, w środku ci otwiera szafa i wrzut. Po całym, jak to się nazywało? Po całym domu jeździ odkurzacz w nocy. Bardzo pięknie. Już będzie dzień. Nie wiem, dlaczego one śpią w ogóle cały czas w ubraniach, ale... A, już wiem, bo ja ich nie przebieram. To moja I ona wstaje sekundę po niej, a ona wstaje sekundę po niej. O. I sekunda po sekundzie i idą do żłobka. Znaczy do przedszkola. No możecie, możemy ustalić w komentarzu, ale mi się wydaje, że takie duże, nie tak serio, nie duże, trochę małe. Trochę bardzo małe. I w ogóle piszcie w komentarzach, czy da się to włożyć. W sumie wiem, że da się to włożyć. Ale czy że każdym razem wam się udaje to włożyć? Dobra, trudno będziesz to trzymała, co ja to będę. A to zaraz się poryczy, patrzcie. Ona już się rycze. Ona już się porycza, bo maskotka jest koło niej, ja chciałabym ją trzymać. Już się uspokój, dziecko. Cieszę się, że znalazłam maskotkę. Ona jest jakaś chora. Cieszę się, że znalazłam maskotkę, która była obok niej. Po prostu... Oj, źle będzie z nią. Dobra, one idą do żłobka. Ty prowadzisz Tom. A ty prowadzisz Tom. Jedź, no jedź, szybko. Ojejku. Okej. Okay. I chodź. A ty jesz. Jakiś słodziej trzymał jej siostrę. Czego jeszcze nie grali? Naprawdę. Ejku. Idą teraz do żłobka. Chwila. Gdzie jest żłobek? Jak nie tu, to nie wiem. Nie tu. Tu jest, czy tu? Nie pamiętam. Jak wejdę tu.
Wypewnienie życie, gdzie ja mówiłam, bo wy nie widzicie moich palców. No i nie wiecie, o co mi chodziło. I to tu tak dobrze poszłam. A dzieci jakieś muszą być. Są jakieś bobasy. Dwa bobasy będą. Dobra, no to może to jest jakiś prywatny żłobek. W szkole znaczy. Nie wiem, może. A ona jemu skotkę od razu ukrada. A co to jest? Nie, ej, gdyby, nie wiem, dobra. Ona będzie panią z żłobka, jak już. Ty będziesz w sklepie pracowała, jak już. O, zostawiła tą maskotkę, trudno. Co? Ty tu pracujesz? Tak, a co? Spadaj. Tak to się robi. Tak sobie planujesz pracę. Ile muszę się pozapalać światła? A, wszędzie są pozapalane. Widziałam tylko telefon. On jakby, gdy takie telefony, takie bardzo, bardzo drogie, znaczy takie bardzo, bardzo nowe i dobre były za darmo, to by każdy miał najnowszy telefon. Znaczy, no nie wiem, czy by nadążali płacić po pierwsze, a w drugie nie wiem, czy by nadążali ogólnie robić takie, no, dobre telefony. Ale ja bym na pewno miała, ja bym pobiegła do sklepu, że nawet nikt by mnie nie zobaczył. O lalka, ale świetnie. Po prostu najlepszy prezent życia, lalka. I to jeszcze taka zwykła. No dobra, jak ktoś lubi lalki, no to fajny prezent, ale ja tak nie przepadam za takimi mięciutkimi lalkami. No bo już się nimi nie bawię, no rozumiecie, kiedyś się bawiłam, ale teraz to już rzadko ogólnie, no w ogóle, tak naprawdę, no. Zobaczcie, co się da zrobić. I byłam w Paryżu, mogę to potwierdzić. Właśnie kiedyś zrobiłam tak, że oni niby, no wiecie, że one niby zrobiły tyle zdjęć, że musiały też schować, tylko śmietnika się dało wziąć tylko jednego. I wchodzi do śmietnika. A to się nastąpi tylko do śmietnika? Da się, nie wierzę. I tu jeszcze te? I jak te wejdzie, to ja nie wiem. Ja nie wiem, naprawdę ja nie wiem. A jeszcze jest. Tak, co? Ile ja mam tych zdjęć? Jak to wejdzie, to ja nie wiem, to naprawdę. Pochwalę to kabuka i każdy, kto jest moim widzem, pochwali się w komentarzach, czy je ma. Nawet jak nie ma. Co nie, to... Nie wierzę. Weźcie. Nie! Ale i tak powiedzcie w komentarzach, czy macie. No bo każdy by chciał się pochwalić, jak ma, nie? A ten, co nie ma, to tak trochę słabo, ale trudno. Oni się tam bawią, chodźcie, idziemy na dwór, dzieciaki. Dzieciaki i spadaki. Co ty trzymasz moją córkę? Co mówisz? To jest jej córka, a nie, to jest jej ciocia. Ciocia, dobrze mówię? Już słów nie nadążam mówić. A w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale na tej szafce, co była tam w przedszkolu, tutaj teraz pójdziemy. Teraz wrócimy i ją zobaczymy. To wam pokażę, że na niej był pokazany toy. Nie każdy zna angielski, więc powiem, co to oznacza po angielsku. Zabawki. Chwilkę. I one tu wychodzą. Tu oni tylko wychodzą. Halo, co im się stało? Ty też wychodzisz i ty też. I to wszyscy.
i bawię się tu, dobra, zaczekajmy. A w tym razie powiem wam jeszcze raz zasady, jak zostać moim widzem. Trzeba zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Są dwie proste zasady. Trzeba zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Dobra, no już wróciły, no. Ej, ale jak to jest uśmiechnięte tak, przez chwilę tak. O! A te dzieciaki będą wracały na... Co ty trzymasz jedna? Dobra, to wie, każdy wie, kto mnie dobrze ogląda, kto to jest, jak pomogła w... jak pomogła... No, w... Zadzwoniła do tych i poszła po nich, bo zwierzęty zostawiła. Niektórzy mnie nie jarzą, bo rzadko mnie oglądają, choć co mnie często oglądają, to mnie jarzą na pewno. Już wracają, bo jest, że tam byli 2 godziny. Już wszystkich odbierali. No i tutaj więcej gadam niż gram, tak mi się wydaje. I chyba to prawda. Nie tylko mi się wydaje, tylko że to jest też trochę prawdy, no. Kiedy to się załaduje? 4,5 lata? Nie wiem, a dobra już. A wiem, co ja mam robić, ja mam tak mówić. Muszę zgasić lampki, bo wreszcie jest dziennie. Wredko wyjmę, ty jesteś. I wy. A te dzieciaki to zostały w żłobku. Nie wiem tak serio, jak w przedszkolu. A nie wiem tak serio, jak się boicie chodzić do przedszkola. To się nie bójcie. Ponieważ, że na przykład wstawi was pani, bo to jest jakby nieprawda, no, naprawdę, no, pani nawet by do 40, nawet by mogła z tobą zanocować, albo zadzwonić po prostu po jakiegoś rodzica, nie? Gdyby nie przychodził, na przykład by się spóźnił, to albo by z tobą została chwilę, jak już by powiedziała, że już za długo, no to proszę się, to nie martw się dalej. Nie płaczcie, że nie przyjdzie po was nikt. Po prostu zadzwoni pani i jakiś rodzic odbierze i może powie, że były jakieś wielkie korki i że zaraz będzie. A więc to jakby nie jest żadne jakby zło, że chodzenie do takich na przykład przedszkola, szkoły, no i żłobka. To się nie bójcie. Nie bójcie się, tam jest fajnie. Bardzo. Tylko, że dużo osób, większość osób lubi wakacje niż szkołę. I ja? Nie wiem. Nie wiem tak szczerze, bo w szkole to mi jakoś nie męczą, no bo nikt nie męczył w szkole. Więc tak samo myślę. I teraz będzie znów noc, bo wróciły powiedzmy o 19:20. Nie ma takiej godziny, będę was źle uczyła. Ci, co się nie znają, no to wiedzą, że nie ma takiej godziny. Ci, co się znają, to no to wiedzą, no. Powinni wiedzieć, nie? Bo jak nie wiedzą, no to się był test, żeby no, sprawdzić, czy wiecie, godzinę. To tyle dzisiaj w odcinku. Już zeszła noc, więc zeszła subskrypcja w waszych rękach, czyli macie zostawić subskrypcję i to tyle. Jak, nie wiem, czy wam tłumaczyłam, ale jakby to wytłumaczę wam jeszcze raz zasady, jak zostać moim widzem. Moim widzem trzeba zrobić ci dwie proste zasady. Po pierwsze trzeba zostawić łapkę w górę, a po drugie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. A i pamiętajcie, subskrybenci śmieją się najlepiej, więc warto, warto, naprawdę wam mówię. Warto, bardzo warto. I to na tyle w dzisiejszym odcinku.